chcemy w tym roku wyróżnić tych, którzy realizują Chrystusowy Testament, aby byli jedno. Chcemy wyróżnić tych, którzy troszczą się o Polaków mieszkających za granicą, na wschodzie i na zachodzie. Ale równocześnie chcemy docenić Ligę Katolicką, która zrodziła się w roku 1943 w Stanach Zjednoczonych w Buffalo. Kiedy dowiedzieli się nasi rodacy, że tu dzieje się źle, że jest bieda, postanowili wspomóc Polaków żyjących na terenie okupowanej Polski i w Europie. Ponad 300 parafii zaangażowało się w niesienie pomocy. I ta pomoc trwa do obecnego czasu. To dzięki Lidze Katolickiej tak wiele księży zyskało wykształcenie. Były fundowane i nadal są fundowane dwa domy w Rzymie. Fundowane są stypendia dla polskich księży, a kiedyś to jeszcze było seminarium w Paryżu. Chcemy w dniu dzisiejszym szczególnie podziękować na ręce księdza biskupa Andrzeja Wypycha z Chicago, który odpowiada dzisiaj za to wspaniałe dzieło. Chcemy również w tym roku dostrzec tych, którzy nie byli głusi na wołanie z zewnątrz. Dzieje się krzywda, niesprawiedliwość. Od roku 1953 na misje zagraniczne pod błękitną flagą wyjeżdżali polscy żołnierze, policjanci, cywilni eksperci. Ponad 100 tysięcy Polaków broniło tych podstawowych wartości. Chcemy dziś uszanować ich, jak również tych, którzy walczyli ostatnio, szczególnie w Afganistanie i w Iraku, ponosząc wielkie szkody, bo było wielu rannych, a także ponad 40 poniosło śmierć. Ale oni są razem. Oni realizują ten Chrystusowy Testament. Być razem i ciężary jednych drugich nosić. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, moi drodzy bracia i siostry, i jednocześnie pragnę podziękować Jego Ekscelencji księdzu biskupowi Józefowi Gruzdek za to, że w ten szczególny sposób dostrzegł a wielką ofiarną pracę Ligi Katolickiej, kiedy w Polsce szalała zawierucha wojenna, kiedy ludzie tracili życie. Ta praca Ligi Katolickiej była skierowana na tereny, gdzie znajdowali się Polacy, ale gdzie Polacy się nie znajdowali w tamtych czasach. I to żołnierze, i przy wspaniałej współpracy biskupa Gamliny, który widział potrzebę i nie tylko widział, ale troskliwie na nią odpowiedział, bo zwrócił się właśnie do ludzi Polaków, rodaków, do Polonii amerykańskiej, ale oni ochotnie odpowiedzieli właśnie na te potrzeby tamtych czasów. A kiedy ustała wojna i Polska znalazła się pod bardzo ciężkim jarzmem tamtych czasów i komunizmu, i zaczęli do Polski przysyłać również pomoc dla ośrodków charytatywnych, dla kościołów. Kształciło polskich synów, którzy szli i wnosili dobrą nowinę i nadzieję do ludzi, do Polaków, którzy żyli za żelazną kurtyną. Dzisiaj czasy się oczywiście zmieniły. Dzięki Bogu, że Polska znalazła się w tej sferze wolnej Polski, że już nie musimy śpiewać wolną Polskę, racz nam wrócić Panie, ale błogosław Ojczyznę Panie. Pomagamy ośrodkom, zwłaszcza charytatywnym, pomagamy misjonarzom z Polski, którzy reprezentują Polskę w różnych częściach świata, ale tak jak ksiądz biskup Józef powiedział, również pomagamy bardzo intensywnie kształcenie księży w Rzymie, żeby w tym centrum chrześcijańskiego świata, żeby mogli nie tylko uczyć się i zdobywać intelektualne podstawy, ale również mieć otwartość na świat. Dlatego też przyjmuję to zaproszenie przez księdza biskupa, który, że rozpoznał dobroć ludzi. Pierwszy raz muszę się przyznać, że coś takiego z Polski w stronę Ameryki
popłynęło, żeby rozpoznać dobro. I nie może być nic piękniejszego, jak właśnie ten medal, który otrzymuje Liga Katolicka, ale również i ludzie z naszej polonijnej grupy. Oni już po polsku nie mówią, ale dalej dla Polski pracują. Bardzo się ucieszyli, że takie doświadczenie z Polski, to oznaczenie w ich kierunku idzie. Bo kiedy mówimy o benemerenti, to jest właśnie dobro uczynione, dobro wspólne. I o to nam właśnie chodzi, żebyśmy gdziekolwiek jesteśmy, bo tyle w nas jest dobra jako Polaka. Jeszcze raz bardzo dziękuję księdzu biskupowi za to, że rozpoznał i że z wdzięczności przekazuje nam ten dar, który zawiozę z największą radością i przekażę tym, którzy na nie czekają. Bóg zabrał, księże biskupie. Księże biskupie, ja tylko naśladuję mojego wielkiego poprzednika, arcybiskupa Józefa Gawlinę, który powiedział: całuję z wdzięcznością ręce Polonii Amerykańskiej za to, że tyle dobra te ręce uczyniły dla Polaków, którzy byli w biedzie. I to wyróżnienie benemerenti jest takim współczesnym pocałunkiem wdzięczności dla Polonii Amerykańskiej, która, chociaż nie mówi po polsku, żyje Polską, żyje problemami Polski i wspiera, dziękując za to, że oni żyją dłużej w wolności, lepiej są sytuowani, ale przede wszystkim mają kryształowe, fantastyczne serca, no, potrafią z duchem Ewangelii dzielić się wzajemnie tym, co posiadają. Czasem ta niewielka rzecz, niewielka wartość, no w naszych oczach ma olbrzymią wartość. Zresztą Norwid powiedział: z rzeczy świata tego tylko dwie przetrwają. Poezja i dobroć, nic więcej. Mijają lata i my jesteśmy wdzięczni za tą ogromną dobroć. A my jesteśmy wdzięczni za to, że wy jesteście wdzięczni. Bo święty Paweł w liście do Koryntian, to jest dla mnie bardzo istotne, przypominam sobie nieustannie, wymienia, jaki powinien być chrześcijanin. I na końcu pisze tak: a nade wszystko bądźcie wdzięczni. Nade wszystko bądźcie wdzięczni. Dzisiaj ta wdzięczność czasami wydaje się bardzo cenna i niektórzy ludzie boją się płacić cenę i tę wdzięczność pozostawiają tylko niektórym. Ale się okazuje, że wdzięczność jest bardzo cenna, ale wypływa z woli człowieka. Tak jak to samo słowo mówi, z chcenia człowieka. Jeżeli człowiek chce, bez względu na to, ile ma środków materialnych, potrafi znaleźć zawsze sposób, żeby się podzielić z drugim człowiekiem, bo ostatecznie wszystko, co otrzymaliśmy od Pana Boga, otrzymaliśmy i przez to się wyrażamy. Także, że jeszcze serdeczne Bóg zapchać, bo ja myślę, że to nie mają na tyle filmu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.